Ale pojazd! Dawaj po prawej! Kurwa, nisko! Dawaj! Kurwa, turka! Turka! Otwieraj! Kolejny filmik, dalej bez celów w pomieszczeniu, bo z celami będzie inaczej. Dalej mamy dwójkę. Podchodziliśmy wtedy prostopadle do punktu wejścia. Teraz podchodzimy z tej strony. Z drugiej strony będzie analogicznie odbicie lustrzanki. Zobaczcie, co się dzieje. Podchodzimy. To, co było podczas działania solo. Już jedynce czerwonemu otwiera się sektor. Ten sektor już jest zdobyty i ten sektor już jest jego i koniec i kropka. Mamy dwa sektory, dwa znaki zapytania. To jest bardziej niebezpieczne, to jest mniej niebezpieczne, no bo jest mniej do zdobycia. Z automatu jest ustalone, że podchodzimy z tej strony, jedynka idzie zawsze w to, jak to mówimy, zakryte. To zakryte. Zakryte. Jedynka zawsze idzie w to. Przepraszam, to jest. Czyli podchodząc, zdobyty sektor, jest czyściutko, nic nie ma. Podchodzi dalej. Ten sektor dalej się otwiera. Jest dalej czysty. Dwójka musi trybić, bo wie, że za chwilę jedynka będzie wchodziła i dwójka też wie, że ona wchodzi w zakryte, a nie jakieś tam kombinacje. Czyli dwójka musi w momencie wejścia, o, czyli wchodzi, idzie sobie w zakryte i dwójeczka idzie w przeciwny, łapiąc plecy czerwonemu. No i w tym momencie mamy kontrolę nad całym pomieszczeniem. Tak to się dzieje, jak nie ma żadnego celu. Czy celów. Analogicznie, słuchajcie, będzie ta para podchodziła z tej strony, no tylko w drugą stronę. Także nie ma sensu tego nagrywać. I tyle. I kropka. Pojazd! Dawaj po prawej! Kurwa, nisko! Dawaj! Kurwa, turka! Otwieraj!